Witaj. Daj mi minutę, a coś Ci powiem o prawdziwej przyjaźni. Tak naprawdę nie pamiętam ani kiedy, ani gdzie, ani kto mi opowiedział tę historię o prawdziwej przyjaźni. Przypuszczam, że jest zmyślona, ale podoba mi się i dlatego podzielę się z Tobą. Widzisz, wiatr łata figle. Było tak. Pewien młodzieniec miał narzeczoną, no i chciał wziąć ślub, chciał się z nią ożenić. Ale stało się tak, że jakoś nie miał czasu i poprosił tatę, żeby wysłał do jego przyjaciół, w cudzysłowie przyjaciół, zaproszenia. W dzień ślubu ten młodzieniaszek, ten pan młody raczej, zdziwił się bardzo, bo zamiast kilkudziesięciu gości przyszło tylko kilkunastu. I trochę oburzony pyta się taty: tato, co się stało, czy nie wysłałeś do wszystkich zaproszenia? Miałeś wysłać do moich przyjaciół. Tata mówi tak: wiesz co, synu, przyszli twoi prawdziwi przyjaciele. Ja wysłałem zaproszenie do wszystkich, do których chciałeś, abym wysłał. Tylko że napisałem, że jesteś chory i potrzebujesz pomocy. I prosisz, żeby cię odwiedzono. Zobacz, przyszli ci twoi prawdziwi przyjaciele, tylko oni. Życzę ci, tobie i sobie, abyśmy mieli takich prawdziwych przyjaciół, którzy nas nie opuszczą wtedy, gdy będzie nam trudno w życiu. Pozdrawiam cię serdecznie. Pokój i dobra.